Witam wszystkich serdecznie w ten niedzielny poranek. Wczoraj pogoda była zdecydowanie lepsza. Dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście, bo dzięki temu ten kanał w ogóle ma sens. Nie byłoby go bez widzów, także bez Waszych subskrypcji, Waszego wsparcia, Waszych opinii, telefonów i po prostu to, że pomagacie w wielu przypadkach, bo tak, widzowie pomagają. Ja nie mam wiedzy, nie jestem alfą i omegą i w pewnych sytuacjach po prostu potrzebuję pomocy i chciałbym za tą pomoc dzisiaj Wam podziękować. Dzisiaj dalej Tarsacci, kłamałem w ostatnim odcinku, przyznaję się bez bicia, ale powodem tego wszystkiego jest nowa sonda. Najnowsza 12, którą tutaj widzicie, ona jest bez osłony. Tak jest fabrycznie, to jest sonda bez osłony. I dzisiaj na nowej 12, która jest podobno o 7 cm, o 5 cm, przepraszam, głębsza od 11 na 9, to jest 12 cali, a o 7 cm starsza sonda była głębsza na boratynkę od bardzo popularnego wykrywacza, który wszyscy dobrze znają przy testach. Te testy zrobiła osoba niezależnie, więc musielibyśmy je zweryfikować, czy nie zweryfikowaliśmy, ale chcę dzisiaj potestować tą 12. No, wszyscy są w Stanach zachwyceni, twierdzą, że to jest rewelacyjna sonda. Wadą jest kosmiczna cena, jak na polskie realia, i wysoka cena w ogóle samego urządzenia. To jest jedno z droższych urządzeń. Oczywiście są droższe typu CTX, czyli stary, zabytkowy już dosłownie Minelab, który kosztuje ponad 9 000, ale nie uzasadnia to jednak przy naszych płacach, naszych pensjach i naszych możliwościach finansowych takich cen. Dla nas przynajmniej, dla Amerykanów to jest żaden problem. Zapłacić za wykrywacz 7, 8, 9 tysięcy złotych, przeliczyć to na dolary, to nie są dla nich wydatki jakieś specjalne, to jest kwestia decyzji, jeśli ktoś zarabia, to ma. U nas jest troszkę inaczej, ale dzisiaj zaczynamy, zapraszam do oglądania. W opisie i tu u góry zobaczycie poprzedni film, warto też się z nim zapoznać, jeśli chodzi o poszukiwania z tym urządzeniem, i miłego oglądania. Razem kawałek łyżki, jakieś ołowianej albo coś takiego. No i czubeczek. Naprawdę stabilnie cicho. Urządzenie pracuje, cały czas jestem pod wrażeniem. No pokaż. Ile? 7 jak nie w kulkę. 7-8 kulek. Ale wieje. Masakra. Do tego GP pointera widzę. Nie, chcę zobaczyć jak to działa. Jak tym szukam. No i coś głęboko jest rzeczywiście. No ciekawostka. No tam działa ledwo, ale działa, no. Wieko skrzyni. Jest? Jest. Puszka? No niekoniecznie. Jak nie? No niekoniecznie. Wygląda na aluminium, ale wygląda na puszkę. Tak głęboko by puszka była. Czyli tu zaraz z tego, że ta ziemia musiała być obracana. To też zobaczcie po sygnałach i po rzeczach, które macie na danych głębokościach, możecie odczytać, co się tutaj z ziemią działo. To jest jakby dobra podpowiedź. Szprotki? Tak. Proszę bardzo, puszka. No i na samym wierzchu takie znalezisko. Leżało dosłownie. 19-20, ciekawy sygnał na wierzchu, może być moneta. Zobaczmy, tak mi się wydaje, chociaż tutaj wszystko zostało zebrane. No nie jest na wierzchu bynajmniej. Mi się wydawało, że jest na wierzchu, ale nie, muszę to namierzyć jeszcze precyzyjnie. Zobaczmy. Nie, jest to głębiej. Tutaj. No, jak już tak się słabo, namierza, to już wiemy, że to jest jakiś ołów albo jakieś badziewie. Musi to być jakaś drobina, jak ja nie mogę tego namierzyć kompletnie. No i o jakiś odłamek leżał z boku. Odlew z czegoś. Nie widzę tutaj na tym żadnych zdobień. Musiałbym to przetrzeć szczotką. Szczotki oczywiście gdzieś zapodziałem. Szukamy dalej. Proszę bardzo. I taki zawiasik albo jaka beczułeczka. Z dobrej głębokości. Już się człowiek chciał ucieszyć. Tak, ale chyba plastik jest na dole, nie? Tak. Albo jakieś tworzywo. Albo jakieś tworzywo, ta fiwka. I kolejna łuska. No co tam znalazłeś? Jest moneta. Czy guzik? To jest guzik. Co? To jest guzik, nie moneta. Płaski guzik. Tak. No ale przynajmniej coś. No. Jest, dokładnie. No i pod drzewkiem w takiej pięknej okolicy kawałek takiego ładnego pierścionka wiodącego. Proszę. Taki elegancki. No dookoła takie ciekawe znaki, takie kamienie wychodzą. Widać jak spod murówki, jak ze starej karczmy, w której jestem okolicy. Szukam tego miejsca od paru ładnych lat. Wiem mniej więcej z mapy, gdzie ta karczma stała, ale dokładna lokalizacja nie jest prosta. No dobrze kochani, czas na szybkie podsumowanie tej sondy Tarsacci 12 cali. Myślę, że jest za szybko, żeby powiedzieć, że ona jest rzeczywiście głębsza w 100%. No producent zapewnia, że to jest 5 cm różnicy, więc się nie ma osłony, o tym mówiłem już. Bardzo fajne wyważenie przede wszystkim. To widać, jak się trzyma ten sprzęt, że naprawdę on jest dobrze wyważony. Ktoś przesunął te mocowania w przeciwieństwie do 11:9, przesunął jednak to mocowanie w ten sposób, że ono jest bliżej środka, jak widzicie. I to powoduje, że ta sonda jest lepiej wyważona. Duży plus, naprawdę duży plus. Nie czuję zmęczenia, mimo że ona jest cięższa, trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o stabilność pracy, o ID, bardzo dobrze się spisuje. Nie mam żadnych zastrzeżeń, wiemy gdzie jest kulka szrapnelowa, wiemy gdzie jest inny przedmiot, to po prostu jest słychać. Dzisiaj błędem i daniem ciała przeze mnie było to, że nie wziąłem sobie słuchawek. Jest wieczna pogoda i bez słuchawek to absolutnie jest głupota. Tych słabych sygnałów po prostu jest nie słychać, także zakładajcie zawsze słuchawki. Pamiętajcie o subskrypcji, komentujcie pod tym filmem. Oglądajcie filmy, które są w innych miejscach, upubliczniajcie ich w innych miejscach. Miłego weekendu Wam życzę, moi drodzy, i do zobaczenia w następnym odcinku.